No i jest z nami Kleo. Zobaczcie. Dzień dobry, Ewa. Dzień dobry. Długo mnie tutaj nie było, także witam wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie, dlaczego odpuszczałaś Gromdę w ostatnim czasie? Nie pamiętam. Może byłam na wakacjach? Nie wiem. Nie, przecież nie była ostatnio Gromda, tylko my się minęliśmy. Minęliśmy się. Co u Ciebie? Dziękuję, wszystko dobrze. Co u Ciebie? Prawie wszystko dobrze, ale powiedziałbym tak, bardziej Ty jesteś w centrum zainteresowania. Kiedy kolejna walka, Ewa? W tym roku mogę tylko tyle powiedzieć. Ja bym bardzo chciała już wszystko wyśpiewać, jak na spowiedzi, ale nie mogę, bo obowiązują mnie kary i w ogóle kontrakt. Na pewno w tym roku będzie interesująca walka. Nie mogę się doczekać, rozpoczęłam już trening w tym samym zespole. Od parteru Marcin Maciulewicz, od boksu Andrzej Chramyka i od przygotowania fizycznego Leszek Pyrka. No właśnie, widziałem. Młodzi się ode mnie wszyscy. Okej, widziałem właśnie treningi z Chramyką i muszę przyznać, że co, białoruska szkoła bardziej Ci odpowiada, czy trzeba było szukać czegoś nowego, co by zainspirowało Cię dalej do treningu? Wiesz co, ja nie patrzę w ogóle, skąd jest mój trener, jakiej narodowości, jakiego koloru ma skórę. Po prostu nie, ale ja mówię o różnicy warsztatowej. Po prostu trenuję się z nim bardzo dobrze, był świetnym zawodnikiem. Pamiętam jeszcze jego walkę tutaj w Pionkach z Żeromińskim, więc wie, jak to jest wyjść do ringu. Wiesz co, on ze mnie po prostu wycisnął tak jakby jeszcze jakieś pokłady takie, taką drugą młodość przeżywam sportową, że wydawało mi się, że już więcej wiem, on do mnie szybciej, tutaj mocniej i no po prostu daje mi po dupie w kość i mówi do roboty. A organizacji nie możesz zdradzić, w jakiej zawalczysz? Też nie mogę, no nie mogę. Nic nie możesz. No właśnie, nic nie mogę, wychodzi na to, że jestem. A widzą ludzie na mediach społecznościowych, Ewa zasuwa, Ewa to się robi, a wiem, że Ty jesteś taką zawodniczką, która musi cały czas coś robić pod coś. Tak, ale wiesz co, ostatnio się nie roztyłam i będzie bardzo łatwo mi zrobić wagę. Powiedziałabym, że no super się to wszystko, wiesz, układało. Ja nawet po ostatnim pojedynku nie zrobiłam sobie jakiejś, nie wiem, mega dużej przerwy. Oczywiście była tam drobna kontuzja, to kiedyś może powiem, ale wiesz, cały czas ćwiczyłam, czy byłam bez ręki, czy bez nogi, to cały czas ćwiczyłam nawet w domu, więc nie czuję się, wiesz, jakbym tak wracała po jakichś długich wakacjach, musiała odbudowywać swoją formę, tylko czuję, że ja już w ogóle mam formę, że mogłabym, wiesz, zawalczyć, no może nie za tydzień, ale wiesz, że jestem gotowa. Co poza sportem w tej chwili się dzieje w Twoim życiu? Nadal 3 pieski w domu. Widziałem w TVN-ie chyba. Nie, pytanie na śniadanie. Pytanie na śniadanie, przepraszam. Chodzimy tam, wiesz, regularnie, no tam, wiesz, zrobiłam tam jakąś inwestycję w Gruzji, w Batumi, byłam tam. Batumi? Herbaciane pola Batumi? Nie wiem, czy herbaciane, ale bardzo piękne miejsce. Jaka piosenka jest, pamiętasz? Ech, nie, Batumi. Nie pamiętam. Ali Babki chyba śpiewały. Przykro mi. Wszyscy Gruzini ją znają. Przykro mi, to Polacy nie zawsze, a Gruzini zawsze. Ale wiesz, Gruzini bardzo z sympatią podchodzą do Polaków, z życzliwością, bardzo spokojnie, bezpiecznie. Wracałyśmy z Ustie tam z kolacji około 1 w nocy i pytałyśmy się, czy tutaj jest na pewno bezpiecznie i wszyscy nas zapewniali, też Gruzini i Polacy, że, którzy tam byli wielokrotnie, że możemy wracać z diamentami i nikt się do nas nie odezwie i rzeczywiście nawet, wiesz, nie było jakiegoś zainteresowania, nawet nas żadni faceci nie zaczepiali, więc mega spokojnie, ciepło. Palmy. Jak faceci nie zaczepiają, to nie wiem, czy tak do końca jest dobrze. Dawali nam przestrzeń, wiesz, czułyśmy się bezpiecznie. Okej, tak? Żartuję oczywiście. A macie, obie macie taki, powiedziałbym, lekko kaukaski typ urody, brunetki i tak dalej, nie mówili, że praktycznie u siebie? Tatuaże, wszystko się zgadza. Wiesz, Zusia też świetnie rozmawia po rosyjsku. Ja się dopiero uczę, miałam w liceum, ale przyznam szczerze, że nie wyniosłam ze szkoły języków ani angielskiego, ani rosyjskiego. Później się po prostu sama nauczyłam angielskiego, więc się dokształcam. Oczy czarne, prekrasne. Ja budu gawari po ruski. Nie problem, możemy po ruski. To, że... Dla mnie ja... Da, ja normalna. Okej. Spasiba. To, że spasiba. Ewa, grudzień powiedziałaś, tak? Ja nie powiedziałam, a ty jesteś dobry.
albo przysnąłeś, albo chcesz ze mnie coś wyciągnąć. Powiedziałam, że pod koniec roku, że jeszcze w tym roku, pod koniec roku... Koniec roku to grudzień tak mniej więcej. No mniej więcej, nie mogę powiedzieć z kim, ani gdzie, kurczę. A z kim ty byś chciała się zmierzyć? Może tak. Jezu, wiesz, to jest bardzo dużo zawodniczek, które gdzieś tam, wiesz, ludzie mówią, że mogłabym się zmierzyć. To jest The Way of Blonde, Shea i kto tam jeszcze? Ten rewanż Zlinkiewicz, to w ogóle jest taki temat, że pytają się... Tak, to by było dobre. Też z Anielą Bogusz, też się o to pytają, ale ona teraz jest... Tak. Aniela teraz rozwija się na innym polu. Jeżeli wróci z macierzyństwa, to być może... no i nie wiem, teraz mi nie przychodzą do głowy jakieś tam nazwiska, ale te. A te dramy w Freak Fightach cię nie zmęczyły? Nie, bo ja pomiędzy walkami od nich odpoczywam, a później znowu się nakręcam, żyję nimi przez jakiś miesiąc, dwa miesiące maksymalnie i później znowu wracam do życia codziennego. Jakby ja to lubię, tam jest w ogóle, wiesz, są showmeni, czuję, że tam się odnalazłam, są bardzo tacy otwarci też kibice, lubią jak coś się dzieje. A wiesz, a w boksie to było tak, że sztampowo, nie ubieraj się tak na ceremonię ważenia, nie rób tego, w ogóle być wzorem jakimś do naśladowania. Nie wiem, no może to miało jakiś sens, ale jak teraz widzę, jak boks podupada, to myślę, że to jednak... Jeszcze nie. Kobiety wpadają na dopingu, nie wiem, czy słyszałaś. Tak, tak. Baumgartner. Tak, takie właśnie trudne nazwisko. Alicia. Alicia, no właśnie, ona walczyła z moją byłą rywalką Majer. No wiesz co, to było też widać, że ona była tak umięśniona w pewnym momencie i tak niesamowicie silna, że coś tam musiało być brane. Słuchaj, na Gromdzie która walka, na co czekasz jeszcze, bo jeszcze parę walk zostało? Przyznam szczerze, że tych nowych nazwisk to na razie nie kojarzę. Jak weszłam tutaj, to bardzo walka mi się podobała i ty mówisz, że to był Koala. Koala, Archie. Tak, więc ta walka mi się podobała. Czekam na pewno na Barobca i na Reksia. Dlatego, że moja przyjaciółka miała piska o imieniu Reksia i tak nam się jakoś kojarzy i zawsze krzyczymy Reksio, Reksio. Ale to jest... Głupi powód, ale taki nasz osobisty, wiesz, emocjonalny. Wiesz, no jakby to powiedzieć, Reksio jest przesympatycznym facetem. Zawsze dobrze się kojarzył Polakom, bo te bajki i te sprawy. Tak. Właśnie, dokładnie. Także z tego powodu, wiesz co, każda tutaj walka jest emocjonująca. Lubimy to, mówię lubimy, bo z każdym, z kim tutaj rozmawiam, to każdy się bardzo jara tymi walkami. Słuchaj, w takim razie tak, bardzo ci dziękuję dzisiaj za rozmowę. Czekamy na resztę walk. Chciałbym zobaczyć cię na treningu, jak to wygląda teraz, porównać sobie. Więc wpadam na pewno w jakimś najbliższym czasie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i co? Oglądamy dalej Gromdy. Zmądrzeć na pewno nie zmądrzałam, ale na treningu. Nie, przesadzę. Ale na treningu może się poprawiłam. Trzeba mieć dystans do siebie. Oczywiście. Znać swoje plusy i minusy. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. I tak będą komentarze, że jestem albo pijana, albo jeszcze gorzej. Nie. Na trzeźwo jestem. Na trzeźwo, no, przyznaję. Ja w ogóle od roku czasu nie piję. Abstynentka. Bardzo mi to służy, każdemu polecam. No po prostu moje życie się naprawdę mega zmieniło na plus. Oczy czorne je. Dziękuję bardzo. Dzięki, dziękuję. Spasiba.